Drogie misiaczki, teraz będzie wykład o wyroczniach chaldejskich, które z miłości do neoplatonizmu, a także teurgii Jamblicha przestudiowałem od alfy do omegi. Nie jestem może ekspertem na miarę akademii, ale uważam, że przestudiowałem znakomicie lwią część tego, o czym chciałem dzisiaj mówić. Tak więc będzie to po części odczyt, po części opisowy wykład. Zapraszając Was aksjomatem wstępnym z Schmidta-Biegermana, proponuję, aby uchwycić siłę obrazu i musimy w pewien sposób uczestniczyć albo chcemy w wierzeniach tych, którzy są nimi zafascynowani i im oddani. Więc przez jakiś czas przyjmijmy perspektywę Chaldejczyków, chaldejskich teurgów i neoplatoników. Pozwólmy sobie spuścić władzę wyobraźni i zaangażować się w tę sprawę. Tak więc, podstawową sprawą, która odróżnia nas od ateistów, jest uznanie fundamentalnego aksjomatu, iż siły, czyli bogowie i boginie, istnieją. Z tego punktu zaczynamy budować całą świątynię. Hipoteza obok hipotezy, argument obok argumentu, konkluzja obok konkluzji. To wszystko wznoszone rozsądkiem, pięknym intelektem, jak kolumny Partenonu, proporcjonalnie i harmonicznie. Aby interwały, pochód harmoniczny, melodia, rytm były jak najwierniej oddające światy bogów w ich reifikacji kosmicznej na Ziemi. Gdyby przyjąć ten aksjomat za fałszywy, co jest możliwe, wszystko co wznieśliśmy pod gwiazdy, wszystkie nasze świątynie poświęcone bogom i boginiom, byłoby jedynie mrzonką, sportem i eksperymentem ludzkiego umysłu zwiedzionym przez swoje projekcje. Sparafrazowałem fragment z De Mysteris Egyptiaca mistrza Jamblicha. Tak więc Dramatis Personae, Apuleius, autor m.in. De Dei Socrates, ale także Metamorfos, 124-170 naszej ery. Plotyn, czyli człowiek o nieskazitelnej reputacji w siedlisku lwów, czyli Rzymie, przez całe życie przeżył z reputacją sięgającą zenitu, nieoszkalowany przez nikogo, a było to naprawdę ciężkie w tamtym okresie w Rzymie. Urodził się w 204-205 roku w Lykopolis, zmarł w kampanii w 270 roku naszej ery. Dalej, Celsus, uczeń Plotyna, urodzony w pierwszej połowie II wieku naszej ery, Chalcydius, trzeci, czwarty wiek naszej ery, Julian Teurg, o którym głównie będzie mowa, drugi wiek naszej ery, syn Juliana, który podług legendy przywołał Archanioła, aby wcielił się w jego syna, w ten sposób urodził się jako Archanioł, czyli ściągnął wyższą inteligencję, aby jego syn urodził się z daimonionem, czyli z geniuszem tego archanioła. Filon z Aleksandrii, Jamblich z Chalcis, urodzony w Kinathrin w Syrii w 245 roku naszej ery, zmarł w 325 prawdopodobnie. Porfiriusz Malchus, urodzony w Tyrze Fenicji, zmarł w Rzymie. Cesarz Julian Flawiusz, urodzony w 331 roku Konstantynopola, zwany przez chrześcijan apostatą, chociaż od 12 roku życia był poganinem, po tym jak trafił pod senatorskie skrzydło pogańskich senatorów starej daty, został zamordowany przez żołnierza chrześcijańskiego fanatyka Zealotę podczas marszu na Persję. Cała historia z tym, że ponoć w chwili śmierci powiedział zwyciężyłeś Galilejczyku, jest gówno warta i została dopisana potem przez wrogów, czyli chrześcijan. Maximus z Efezu, wielki nauczyciel cesarza Juliana, zamordowany na zlecenie jego następcy, czyli Flawiusza Valensa. Sozypatra Teurgisla z Efezu, najpierwsza wśród magicznych kapłanek i teurges owego wieku. Druga połowa IV wieku naszej ery, uczona przez dwóch chaldejskich magów i mistrzów. Hypatia z Aleksandrii, która była neoplatoniczką, urodzona w 350 roku, zamordowana przez chrześcijan w Serapeionie w 415 roku naszej ery. Co ciekawe, nie zostały po niej żadne dzieła, ale wiemy, że jako pierwsza ustaliła, że orbity planet wokół Słońca nie są sferyczne, ale są elipsoidalne. Teraz, jako wstęp, opiszę moce jako obiektywne ontologiczne siły.
Czy można uznawać coś takiego jak ideę a priori, jako siłę, jako coś niezależnego od naszych wyobrażeń? Jest to forma panzofii, tutaj ukłon w stronę Fraternitas Saturni. Czyli tak, możemy traktować je jako aktywne, nieaktywne, pasywne, reaktywne, zmienne lub niezmienne. Moce jako byty, czyli podobnie do kosmicznych wasan, które zabarwiają swoją naturą czystą moc Shakti, anime mundi, czy generatywnej energii. Parmenides twierdził, że nie ma dualizmu, a sprawczość, potencjał, urzeczywistnienie były jednym. Tu można przywołać jego podróż do bogini Nyx, gdzie stwierdzono, że wszystko, co człowiek wyobraża sobie o bogach i boginiach, jest jedynie doksologią, czyli opinią. Natomiast sama bogini Nyx powiedziała ponoć Parmenidesowi, że opinie śmiertelnych o bogach są zazwyczaj mało warte. Anaxagora, starcie między przeciwieństwami, wytwarza działanie, zasada przewagi rozproszenia lub koncentracji sił, czyli transmisja ilościowa przestrzenna jest transferencją władztwa tych sił, zatem siły są wirem przeciwieństw redystrybujących się w przestrzeni. Wszystkie te siły, te potęgi wszechświata są aktywne, te w potencjale nie istnieją, zatem stale działają w pewnym kontinuum. Platon natomiast oceniał funkcjonalność sił, czyli co robią. Są aktywne, działają, działają i są poddane działaniu. Formy i idee również są kategoriami sił i mocy. Operacyjność działania, indywidualizacja sił. Nie ma sił oprócz tych, które mają rzeczywistą moc. Pryncypium eleatyczne. X jest bytem tylko i tylko wtedy, gdy X ma pewną moc. Modalność, tak długo jak wartość P, na przykład niewidzialne jednorożce, nie zawiera sprzeczności. P jest logicznie możliwe, nawet gdy jest fałszem. Arystoteles, nasz znajomy kategoryk, stwierdził, że siły są współaktywne przyczynowo, jedna uruchamia drugą, potencjał, a urzeczywistnienie są różne. Siły można poznać po manifestacji, ale ich natura i struktura są za zasłoną. Może i zydy są ukryte. Wzajemna aktywacja sił, gdy warunki definicyjne atrybutów i parametrów siły są spełnione z konieczności aktywnej i pasywnej mocy, co przynosi efekt. Warunkowa konieczność. Siły te realizują się w naturach swojego działania. Są współzdeterminowane w kowariancji, są współistniejące. Prosti, czyli są ku czemuś, podobnie jak inklinacja lub karman w hinduizmie, ontologicznie współpolegają na sobie. Teleologia są ukierunkowane na celowość, jest zatem spełniona w inklinacji siły we współrealizacji. Taki update systemowy, tylko że we wszechświecie. Teraz tak, tutaj chciałbym zahaczyć o hinduizm, ponieważ heleńskie wierzenia były zupełnie kompatybilne z hindobuddyzmem. Nawet byli baktryjscy królowie, którzy łączyli wierzenie w heleńskich bogów, misteriozofię z buddyjskimi w Baktrii, czyli na przykład król hindobuddyjski, heleński Menander I Milinda. Kompatybilność nauk. Teraz chciałem opisać rzeczywistość trójstopniową. Jak zazwyczaj ktoś mówi, że rzeczywistość jest iluzją, to zazwyczaj trochę traci kontakt z rzeczywistością, tak się generalnie uważa. Bo zapomina się o trzech sprawach, że konwencjonalna rzeczywistość, absolutna i iluzoryczna to trzy różne sprawy. Zaczniemy zatem od paramartiki, czyli absolutnej rzeczywistości, niedualnej. Paramartika reprezentuje najwyższy i ostateczny poziom rzeczywistości, często utożsamiany z Brahmanem. To niezmienna, transcendentna i bezkształtna rzeczywistość leżąca u podstaw wszelkiego istnienia. Paramartika jest uważana za jedyną prawdziwą i wieczną rzeczywistość poza ograniczeniami czasu, przestrzeni i przyczynowości. Jest także niedualistyczna, advaita, co oznacza brak inherentnych różnic czy dualności. Teraz dalej, platonizując hinduizm, przechodzimy do Vyavahariki. Jest to rzeczywistość konwencjonalna, codziennego dnia. To poziom rzeczywistości doświadczanej na co dzień. Rzeczywistość empiryczna, praktyczna i transakcyjna świata. W tej sferze istnieją różnice i dualizmy, a byty postrzegane są jako oddzielne od siebie. Czas, przestrzeń i przyczynowość odgrywają istotne role w kształtowaniu rzeczywistości konwencjonalnej.
Mimo że rzeczywistość Wiewa Harika jest uznawana za ważną w celach praktycznych, jest postrzegana jako niższy lub pośredni poziom prawdy w porównaniu z absolutną rzeczywistością Brahmana. Teraz Pratibhasika, czyli rzeczywistość iluzoryczna. Większość osób, które mówią, że świat to iluzja, tkwią właśnie w tej iluzji. Pratibhasika to poziom rzeczywistości związany z iluzjami, snami i subiektywnymi percepcjami. Uważa się go za zwodniczą i tymczasową rzeczywistość wynikającą z indywidualnych doświadczeń interpretacji. W tej sferze to, co wydaje się być prawdziwe, staje się ostatecznie nierzeczywiste po głębszym zbadaniu. Sny i halucynacje są przykładami rzeczywistości Pratibhasika, chociaż do snów, zgodnie z tym, co napisał Synezjusz, przebijają się rozmaite wizje. Po części jest to prywatnie wyśnione, po części wygenerowane przez, powiedzmy, podświadomość, po części astral albo światy magiczne, transcendentne, metafizyczne mogą się wmieszać pod postacią wizji. Gdzie rzeczy wydają się rzeczywiste podczas doświadczenia, ale są rozpoznawane jako iluzje po przebudzeniu się lub otrzeźwieniu. Teraz tak. Chciałem zrobić walny wstęp z teologii arytmetyki Jamblicha, a właściwie pitagorejskiej teologii arytmetyki. Pochód geometryczny, arytmetyczny próbuje reprezentować doskonały świat, którego cieniem jest ten fenomenalny, znany nam z rzeczywistości konwencjonalnej. Próbuje on uchwycić świat pitagorejsko-platonicznych sił albo, platonizując Pitagoresa, działających a priori ontologicznie obiektywnych mocy i sił, które ciągle przyoblekają się we wszechświat. Próba ustalenia pochodu teologii arytmetyki i geometrii jest próbą odtworzenia procesu współpojawiania się wszechświata od preformatywnych czasów aż do jego wygenerowania. Jest tytanicznym przedsięwzięciem nie tylko w ćwiczeniu wyobraźni, ale odtwarzaniu głębokiej gramatyki metafizycznej rozumianej jako intelekt. W filozofii matematyki odnajdujemy koncepcję typologiczną, a także tokeny lub egzemplarze danego typu jako arche. Podobnie siły a priori rozumiane metafizyczne są typem, a wszystkie zjawiska zachodzące we wszechświecie są pochodnymi egzemplarzami. Teraz fragmenty z tego tłumaczenia od monady do dekady będą z tłumaczenia Robina Waterfielda z 1988 roku, wydane przez Fanes Press. Monada, początek, tworzy się sama z siebie, zawierając różnorodne monady w sobie, generuje w proporcjach zakresu swojej podstawy i siły. Monada może być scharakteryzowana kreatywnością i inteligencją, a także swoim samopodparciem, ponieważ jest samowyprowadzona przez siebie. Boskość współpojawia się z monadą, jest początkiem, a także końcem tej samej ilości, sprawia, że fenomeny są koherentne, a także to, że łączą się ze sobą. Nie zmienia swojego biegu z dala od własnej zasady, dlatego czasem jest nazywana chaosem jako generatorem, jest też nazywana światłem, mieszanką, miksturą, powodem prawdy veritas, paradygmatem, a także prostotą, bytem, porządkiem i zgodą. Jest nazywana Proteusem w Egipcie, ponieważ przyjmuje dowolną formę. Teraz diada. Monada otwiera się na diadę, która jest odwagą, odważeniem się, impulsem, ruchem, energią, generacją i formą. Odnajduje wspólnotę przez wszystko i między wszystkim. Jest nazywana nieskończenie podzielna, jako erato, przeciąganie, separacja, łączenie, wpisywanie monady w substancję. Jest wytrwałością w sile, znojem dualności. Może być nazywana tęsknotą za jednią monadę albo łukiem Artemidy. Jest nazywana sprawiedliwością, ponieważ ma doskonałe wagi. Diometer jest też bazą triady. U podstawy triady jako sprawiedliwość jest Izyda, bok lewy to jest Ozyrys, a hipotenuza to Harpokrates. Triada. Kolejny most jest zbudowany tak jak monada zawiera diadę, tak zawiera w diadzie triadę. Jest to pierwsza nieparzystość, perfekcja, proporcjonalność, limitacja, a także zjednoczenie. Jest rozwagą, mądrością, wzrokiem patrzącym w przyszłość, trochę jak Horus starszy. Jest też pokorą, oddaniem, terrorem, który wywołuje przez swoją świętość, potrójnie błogosławioną, fortunną. Trzy światy transcendentne wywodzą się z niej pośród wierzeń Chaldejczyków. Tak można to porównać ze światami z Kabały, czyli Ein, Ein Sof, Aur, ale kabaliści, czyli dziesięciowieczni Żydzi, którzy przez judeo-arabskie kontakty pożyczyli to, zapożyczyli światy generacyjne właśnie od Chaldejczyków. Jest dopełnieniem wszystkich rzeczy przyjaźnią, harmonią, jednogłośnością.
Tetrada, pentada. Wątek biegnie teraz przez trzy figury. Otwiera on bramy tetrady, która jest wielością wywodzącą się z triady, a następnie impulsem wyprowadzonym naprzód. Jest stabilnością, a także kustoszem natury, tym co jest wytrwałe, ponieważ trwa. Tak zatem cztery monady są zawarte w pierwszej, a wszystkie monady wyważone naprzeciw siebie nawzajem otwierają wrota pentady. Pentagram. Gdzie wszechświat, który jest zamanifestowany, jest dokończony, zamknięty w dekadzie, zainicjowany, wygenerowany z monady, poruszony przez impuls diady, w którym wszystko charakteryzuje się brakiem tarcia, alteracji, zmiany w zrozumieniu sprawiedliwości, która penetruje wszystko, to jest harmonii i kompozycji wszystkich pierwiastków we właściwych proporcjach, jako taka jest nazywana Nemesis, jako sprawiedliwość, diokasyne. A także opatrzność, jako że likwiduje nierówność, a także nadmiar, jest nazywana ślubną, epitalamiczną, bowiem jest androgeniczna, nazywana półbogiem, bliźniakiem, nieśmiertelnym Pallas, ponieważ ujawnia piąty element, jest podobna sercu w porównaniu do żyjących istnień. Teraz taka ciekawostka. Jak mamy pentagram, który symbolizuje ducha i pierwiastki, kto odwrócił pentagram? Nie, nie sataniści, tylko chrześcijanie. Symbolizuje to dla nich pięć ran Jezuska. Podchwytli to potem sataniści, natomiast na niektórych kościołach odwrócone pentagramy symbolizują pięć ran tego truposza. Dobra, lecimy dalej. Heksada. Heksada, późniejsza mutacja w tej procesji jest androgeniczna, reprezentując małżeństwo, jest przyczyną i warunkiem życia. Pitagorejczycy za Orfeuszem nazywają ją całkowitością części, pokojem, pogodzeniem. Jest też nazywana oszczepnikiem. Nadzoruje rozstaje dróg jako Hekate, w której mieszka sprawiedliwość, taleja, panaceum. Jako że harmonizuje różnorodne sprawy, jest mądrością, która nadzoruje nade wszystkim arete, cnotami, mieszając się z nimi. Heptada, czyli septagon, septagram. Dziewica, ponieważ nie zrodzona z żadnej matki, jest łowczynią, ponieważ zbiera sprawy w sposób przypominający unię. Heptada jest nierozwiązywalna, oprócz przez siebie samą, reprezentuje strażniczkę, którą pilnuje wiecznej stabilności w wielu kosmicznych ciałach. Dlatego jest nazywana silną, ufortyfikowaną cytadelą wewnątrz dekady, jako że jest hebdomadą pomiędzy monadą a dekadą. Jest Ateną krytycznego czasu, denotuje zmianę, inteligencję, zdrowie i światło. Teraz oktada, enneada i dekada. Otwiera się kolejna brama oktady, oktagram. Ta obejmuje wszystkie harmonie, jest oktadyczna jako rea. Czas, pani czasu, matka bogów, oznacza miłość, przyjaźń, mądrość, kreatywną myśl i bezpieczeństwo. Fundament. Enneada jako pokrewieństwo, afiliacja, a także równość jest okeanusem horyzontów, zawierając wszystkie przestrzenie i miejsce. Każdy punkt jest epicentrum. Jest też nazywana Prometeuszem. Jest zgodą, ograniczeniem, co przynosi wszystkie rzeczy razem. Jest brakiem znoju, a także asymilacją. Jako Hefajstos oznacza drogę w górę przez topienie metali, alchemia, a także parowanie. Jest też nazywana Herą, ponieważ element powietrza podlega Enneadzie. Jest też nazywana Hyperionem, ponieważ jest najwyższa w swojej wielkości. Tworząc kolejny wątek, pętlę w tetraktydzie, odkrywamy dekadę, która ani się nie kurczy w pomniejszy sposób, ani nie jest ekspansywna w niezgodny sposób pośród wielości, jako symbol wszystkich fenomenów we wszechświecie, aby nie mnożyć bytów ponad potrzebę. Dla waszej informacji, Okam nie wymyślił nie mnożyć bytów ponad potrzebę, czy tak zwana brzytwa Okama, tego mnicha, nie była wymyślona przez Okama, kogoś innego. Natomiast teraz nie mam referencji. A także uperfekcyjnić, zaokrąglić wszechświat w dekadzie. Jest pewna całość, ekwilibrum przynależne dekadzie. Biegnie, krąży z powrotem do siebie, trochę jak Ereberos. Eroboros. Jest tam wszystko, los, wieczność, konieczność, siła, zaufanie, atlas, niezmęczony, niestrudzony jak niebiosa. Urania jest wiecznością, ponieważ doprowadza wszystko do całkowitego spełnienia. Teraz krótka notka biograficzna o autorze wyroczni chaldejskich. Julian Teurg, urodzony w czasach Trajana, żył w Rzymie w II wieku naszej ery, brał udział w kampaniach Marka Aureliusza przeciwko Markomanom i Quadii.
Rzymska kontrofensywa na terenach obecnej Słowacji i Czech, Morawy w 172-174 roku naszej ery był trochę takim magiem bitewnym. W 174 roku Teurgowi przypisuje się sprowadzeniu burzy ratującej spragnionych żołnierzy rzymskich, rozgramiających błyskawicami obóz wroga. Zapis ten egzystuje nawet w bizantyjskiej Sudzie, wczesna forma encyklopedii z X wieku. Diocasus wspominał natomiast o Arnufisie, który przyzwał daimony powietrza i Hermesa Wiecznego. Spadł deszcz, błyskawice spadły na obóz wroga. Ojciec Juliana napisał traktat o daimonach. Zgodnie z legendą sprowadził archanioła, który inkarnował się w jego syna. Zatem daimon Juliana Teurga był archaniołem, którego Logia di Epon wersem były zwane potem wyroczniami chaldejskimi. Teraz, jaka jest różnica między hipofetą a profetą? Julian Teurg był hipofetą, czyli interpretował politeistyczną pogańską gnozę, czy nobilitas, bo poganie tak nas nazywali chrześcijanie. Hipofeta. Ten, co interpretuje boskość i bogów jako nadmówca, hypofezjen, hermanubis hermes, hermeneien, czyli ten, co wyznacza granice, stąd hermetyka, sakrum. Profeta, prorok, to ten, co interpretuje przyszłość, przedmówca, profesjen. Horus, Apollo, Tyfon były bóstwami profetycznymi albo korzystało się z nich jak z wyroczni. Bogiem naczelnym inspiracją wyroczni chaldejskich jest Apollo, a także Hekate, czyli autor wyroczni chaldejskich prezyduje sakramentą Apolla. Sakramentem mens w oryginalnym znaczeniu, niechrześcijańskim, to poddać umysł misteriozofii, psychagogii, konsekrować umysł, duszę, pneumę misteriami. Kolejnym potwierdzonym bóstwem inspirującym jest psyche hypercelestialna, anima mundi, dusza świata jako Hekaty trudzielna, święta Epigurgidia, wieża. Średni neoplatonizm. Plotyn, Celsus, Porfiriusz. Porfiriusz w De Regresu Anime, o powrocie duszy, był studentem wyroczni chaldejskich i przedstawia tło epoki we wstępie do filozofii wyroczni w trzech tomach, które niestety zaginęły. Użyteczność tych pism będzie rozpoznawalna przez wszystkich prawdą zrodzoną mistyków, magów, teurgów, metafizyczną percepcją jako egipski hieroglif Sia z technologii egipskich magicznych, o których może powiem kiedy indziej, którzy chcą otrzymać nauczanie, otrzymają oni miarodajne źródło na miarę ich intelektów. Dalej. Czym charakteryzuje się niewypowiedzialna jednia? Rozumowanie o nieantropomorficznych siłach, dekonstruktualizacja archetypów ludzkich, czyli człowiek mierzy sobą, ale nie jest miarą obiektywną. Jak pisał Jamblich, gwiazdy nie zostały przeniesione na cześć człowieka, zwierzęcia. Pater. Ojciec nieśmiertelnych bogów i bogiń, ojciec nieśmiertelnych, atrybuty tegoż chaldejskiego bóstwa, wigor, siła, widząca, słysząca, złota, obfita w rozgwieżdżonych niebiosach ponad gwiazdami, poruszający się przez ogień światła, intelekt, co czerpie z wiecznie płynących rzek kosmicznych. Natomiast matka Hekate to ta, która kształtowała i wytyczała granice materii. Wolicjonalność, bóle, czyli coś pięknego, euboleus, Zeusosa, Dionizosa Zagreosa, ten, co ma piękną wolę. Wracamy do misteriów orfickich, a także misteriów Dionizosa Zagreusa. Teraz, oprócz sił, co możemy mieć we wszechświecie? Mówi się o tej muzyce sfer, ale o co chodziło? Pitagorejska muzyka sfera, chaldejskie ujęcie. Sfery gwiezdne, gwiazdy i planety, planastai, wędrujące jako obracające się światy, bóstwa w rewolucjach hipostazy. Planeta fizyczna jest czymś mniej niż teleologiczna esencja, natura i jej hipostaza. Muzyka kosmiczna, nie możemy jej usłyszeć. Dźwięk nie rozprzestrzenia się w próżniach, ale kiedy dostroimy się intelektualnie, rzeczywiście możemy usłyszeć to intelektualnie, a niektórzy z nas potrafią usłyszeć harmonię kosmiczną na własne uszy. Tak więc, teletarchiczny trisagion, formy powiązane z harmonią, muzyką, rytmem, interwałem, proporcją i liczbami, matematyką, teologią arytmetyki i geometrii. Architektura jest zamrożoną muzyką, pisał mistrz Goethe, a boskość geometryzuje, pisał mistrz Platon. Teraz pierwszy intelekt. Noetyczno-proto-ogień wigorem mocy generuje drugi intelekt. Nous jako umysł duchowy, sztukmistrz,
Nieśmiertelny świat, platoniczny, doskonały świat a priori jako matryca generatywnego wszechświata fizycznego. Przy czym Hekate karmi się intelektem jego promieniami, rodząc formy, i drugi intelekt jest końcową formą wszystkich form. Teraz pitagorejska muzyka sfer. Chciałem przywołać tutaj Somnium Scipionis Cycerona z komentarzu Makrebiusza o kosmicznym locie syna Scypiona Africanusa, czyli Scypiona Emilianusa, przypominając Kartaginę. Teraz to jest opis, który dokładnie próbuje przywołać harmonie słyszane w sferach, jak wysokie są to tony, jak niskie są to tony w sferach planet, w sferach gwiazd, kiedy Scypion Emilianus został wyniesiony w gwiezdne sfery duszą, aby uświadczyć całej potęgi piękna i stwierdzić, że jakie wartości można przynieść Republice Rzymskiej z powrotu właśnie z gwiazd. Tak, teraz cytat z Ozypatry. Maximus z Efezu, 310-372 rok naszej ery, teurg i nauczyciel cesarza Juliana, tak zwanego apostaty, został uwięziony po jego śmierci, ścięty przez Flawiusza Valensa. Padł przed Sozypatrą, gdy ta objawiła mu się w perfekcyjnej doskonałości jako bogini. Powiedziała wtedy: powstań, mój synu, bogowie cię kochają. Jeżeli wzniesiesz swe oczy do nich, nie bądź zwiedziony sprawami ziemi i jej przechodnością. Harmonia, czyli afirmacja życia i afirmacja mystagogiczna, afirmacja wejścia duszy w wyższe sfery. Porfiriusz u Teofila. Ponad nadgwiezdnym sklepieniem jest nieograniczony, gwałtowny ogień, nieskończony aion. Niezniszczalny, żyje pośród nieśmiertelnych. Eter nie posiada tam gwiazd. Gwiazdy są poniżej, ani księżyców, ni planet. Żaden bóg nie spotyka go tam, jest jak długa ścieżka ognia, wirującego świętego żaru. Wydaje tytaniczny dźwięk. Kto choć raz uświadczył tego ognia, nie chce się odwrócić. Ogień ten nie spala, ale unieśmiertelnia. Eony, czyli liczba mnoga aiona, mieszają się z eonami, nadgwiazdy z nadgwiazdami. Nieskończony aion, jako Enareton Apollo Phoebus, przekazuje, że tylko bóstwa i boginie znają ten najwyższy ogień. Rytuał teurgiczny jest autofaneją, automanifestacyjny, w którym ukazuje się Kronos podczas Epifanii, Apokalipsis, czyli rytuał odsłonięcia szat Izydy przed inicjatami np. egipskimi czy eleuzyjskimi. Ukazuje się ogień, co otacza Olimp. Olimp to nie góra. Olimp to czas, podług najstarszego orfickiego fragmentu z Derweni. Chronos Rea, płynący czas, rzeka czasu. Generatywny ogień słabnie wraz z materią i otchłanią, jednak jak Proteus zapętla całość jako noetikon. Ogień bowiem przenika wszystko. Teraz o róży świata, duszy świata. Entopan rozchyla się jak płatki róż, tradycyjnie powiązane z Afroditis, jej świątyniami i miejscami sakralnymi. Apolejański młody człowiek zamieniony w osła, o Apolejuszu mówiłem wcześniej, w jego metamorfozach, złoty osioł, próbuje ratować się z jedzeniem róż w sanktuarium Afrodyty w celu odczarowania go z jego małej głupoty, czyli zamienienia w osła, podczas gdy eksperymentował z maścią czarownic. Ostatecznie ratuje go Izyda, a cały złoty osioł jest tradycyjną, mystagogiczną, wędrowną tradycją, która objaśnia, jak głupiec dostępuje zaszczytów od bogini, stając się na końcu jej konsekrowanym i wyniesionym kapłanem. U Hipokratesa i Galena człowiecza dusza dzieli się na intelektywną, pasyjną i wegetatywną i nie powinno się podawać tej duszy deflację wyłącznie fizjologii i psychologizować o niej. Współistnieje ona bowiem z ciałem, z fizjologią, psychologią, ale nie jest z nią tożsama. U Platona dusza świata również podlega temu trójpodziałowi, natomiast nie dotyczą je pasje i tartaryzmy ludzkie. Wracamy do misteriów orfickich. Jakoby dusze zwierzęce i ludzkie były w niej zawarte, ale ona sama nie podlega ich impresjom, czyli wrażeniowości. Wszechświat to także zoon. Duże zwierzęce i ludzkie są zatem rodzajem eliksiru wyekstrahowanego z duszy świata. Platon tu nie pogodził duszy świata i dusz ludzkich, więc to moje wtrącenie. I w najlepszym przypadku podlegają indywiduacji zgodnej z jak najwyższymi oktawami świata, niejako wpisując się w te rejestry i działając obszernie, zamaszyście.
Ka, czyli dusza bogów, jest większa niż ta śmiertelnych ludzi czy zwierząt z Demysteris Jamblicha. Platon traktuje wszechświat panenteistycznie jako organiczną boską całość. Teraz tutaj jest często zwarcie między kreacjonistami, ewolucjonistami i generacjonistami. A więc jestem ewolucjonistą, bo są to fakty, ale jestem też generacjonistą. Jakie są różnice? Teologia Deus ex machina versus demiurgiczna. Boskość współistnieje z generacyjnym wszechświatem, przeoblekając się w ten drugi. Nie wygenerowała go intelektywnie, jest niejako wbudowana w cały świat. Obala to ideę stwórcy, poruszyciela, jeżeli pojawia się teleologia wytwórcza. Bóstwo w tym znaczeniu jest niezwykle zaawansowanym proteusem, wracając do monady, która zawiera w sobie transcendentne i fenomenalne prawa, ale neguje to zarówno kreacjonizm, jak i inteligentny design. Osobiście skłaniam się ku generacjonizmowi, co ratuje metafizykę i nie wymaga od niej podporządkowania się ludzkim ideacjom i projekcjom narzucanym na nią. Teologia demiurgiczna natomiast zakłada, że pierwotny intelekt, poruszyciel, jest demiurgiem. Również ma się to nie jak do judeochrześcijańskiej wersji kreacjonizmu, bo jest to zbyt abstrakcyjna siła intelektywna. Vide Platon, demiurg, kosmokrator, aby być uchwycona przez założenia i doksologię wyżej wymienionej religii. Teraz tak. Czym są Junges? Czy tak zwane Jings? Jinx to siła wiążąca bogów i ludzi jako Eros, jeden z trzech tytanów. Artefakt Jinx, podobny do dziecięcej zabawki do bączka, które wydawało z siebie świszczące dźwięki, było używane w celach rytualnych, na przykład w świątyniach boga Sin sumeryjskiego, w świątyniach Haran. Były tam też świątynie planetarne. Każda planeta miała oddzielną świątynię. Jeszcze za czasów Esarhadona, aż do chyba VI wieku naszej ery, kiedy zaczął się podbój islamski. Czarownik często korzystał z niego, czy kapłan, aby przywoływać niewierną kochankę na rzecz klienta lub klientki, czyli spętywał im duszę. W kontekście wyroczni chaldejskich były to święte słowa, legiony i symbole podróżujące między światami boskimi a światami pierwiastków, przekazujące pieczęcie i informacje, podobnie jak Herman Ubis w ujęciu neoplatonicznym. Herman Ubis, czyli połączenie Hermesa i Anubisa, czyli rodzaj synkretycznego połączenia technologią magiczną dwóch sił i zindywidualizowanych bóstw. I bóstwa nie są podległe człowiekowi, ale człowiek może się komunikować technologicznie, magią technologiczną z bóstwami. Kosmiczne byty były też nazywane wsparciem intelektualnym, voces mystica, wspierające teurga w jego dziele. Były reprezentowane jako magiczne koła, czyli wyżej wymienione artefakty. Inges to magiczne słowa, które odsłonięte przed hipofetą, teurgiem, stają się logosem i aktywnym działaniem, zostają wysyłane w świat, aby pełniły swoją magiczną funkcję. Krętogłów zwyczajny, czyli Lynx torquilla z taksonomii Linneusza, wygląda właśnie tak. Ten ptaszek wydawał podobne dźwięki. Teraz teletarchowie, teletarchai, czym są? Teletarchowie są poniżej Inges i konektorów, synoches, jako władcy trzech światów uniwersum chaldejskiego. Prezydiowali nad tymi światami. Byli charakteryzowani jako wiara, pistis, która była połączona z materialnym teletarchem. Aletheia, czyli niezapomnienie, prawda, z eterycznym teletarchą, a Eros Agape z empyrealnym teletarchą. Ognista nadzieja, czyli spes, jest czwartą cnotą. Podobieństwa z chrześcijaństwem nazywają się ze względu na kalkę, którą chrześcijanie wzięli z neoplatonizmu, podporządkowując to pod swój nowy składak religię. W przeciwieństwie do nich te siły współgenerowały świat i są pośrodku łańcucha generacyjnego. Wiara jest też różna, manifestuje się zjednaniem daimona teurga z bóstwem, aktajali albo konwersacja ze świętym aniołem, stróżem czy daimonem, aniżeli doksologią i ślepą wiarą w doksologię, opinii o bóstwach, jako jest traktowana jako jedna z teurgicznych, charyzmatycznych mocy. Poprzez promienie, konektorzy słońca, materialny Helios, teletarchowie stępowali świat. Hipostazą Heliosa w świecie emperialnym był Aion Hyperion. Teraz konektorzy harmonizują, podtrzymują i chronią wszechświat, które wygenerowały niewidzialne siły
trzymające wszechświat w całości. Można je nazwać hipostazą sił grawitacyjnych, magnetycznych, jako metafizyczny eksponent czarnej energii materii. Promienie Słońca mogą tu służyć jako przykład paradygmatu konektorów. Demony. Tak, u Plutarcha Stanza z Dei Zlet Ozierde demony nie były niczym złym, no chyba że były to chtoniczne kakodemony, które były po prostu gwałtowne i pełne pasji i stykając się z biednymi, śmiertelnymi ludzikami doprowadzało ich to do szału. Hezjod. U Hezjoda demony były strażnikami ludzi, u Heraklita charakter człowieka jest jego daimonem, czyli jego geniusz. Sokratyczny daimon to wrodzony geniusz, który jest przewodnikiem i eksponentem podczas życia. U Ksenokratesa siły między bogami a ludźmi, zarówno dobre jak i złe, w stosunku do ludzi. Plutarch. Demony są przywrócone do natury i ukarane, jeżeli popełnią transgresję przeciwko prawu bogów. Demony były też traktowane jako dzieci bogów i dzieci natury. Pan był daimonionem, którego śmierć była opłakiwana. Nie były nieśmiertelne, ale długowieczne. W hekatycznym ujęciu, w skrócie kakodaimon jest powiązane z materią, fizycznym aspektem Hekate, gwałtowne psychadesu, Agathos daimones, szlachetne damony, wyższe światy, podział z Demisteris Egyptiaka. Tu daimon jest rozumiany jako dawca, rozdzielca, czyli operator pneumatyków, geniusz przewodni danej osoby. U Sokratesa daimon półboga, na przykład Sozebatra miała daimona bogini, a Plotyn daimona boga. Boga jako jednego z wielu bogów. Co ciekawe, słowo Bóg w języku polskim jest z indoirańskiego słowa. Jest to indoirańskie słowo od rdzenia baga i oznacza to rozdzielca, dawca fortun, więc de facto jest to demon, daimonium. Teraz, czym jest pandemonium u Jamblicha, rozdział w drugi De Mysteris? Są to generatywne i kreatywne siły bogów w najdalszym krańcu ich działania w łańcuchu efektywności. Demony. Autofaneja. Manifestacje bogów są to same i takie same. Demonów są różne i gwałtowne. Dla śmiertelnych mogą być przerażające. Podlegają pasjom, w czym są podobne do śmiertelnych w odróżnieniu od impasyjnych, obiektywnych, wyzwolonych bóstw i bogiń. Teraz pandemonium u Chalcydiusza. Dobry daimon jest racjonalnym, nieśmiertelnym, podlegającym wrażeniowości, eterycznym istnieniem, który jest strażnikiem ludzi, jest rozważny, korzysta ze swojego eterycznego ciała, któremu jest przypisana jego dusza, podobnie jak demony powietrzne, które są bliżej ziemi, ale podlegają większym pasjom. Zły daimon nie musi być przyjazny, często nie jest, jest niewidzialny, choć można go niekiedy zaobserwować. Jest zmiennokształtny, podlega zwierzęcym pasjom i instynktom, wygląda jak cieniste formy bezkrwistych, czyli nigromantycznych obrazów. Nigro znaczy coś czarnego. Zmarłe dusze czy kajbit szu wyglądają jak cienie, także światy czarnej ziemi czy czarnej planety też wyglądają właśnie w ten sposób. Stąd wzięło się też słowo nekromancja czy nekrarchia. Nekro jako nigro, czyli zmarli posiadający formę są zawsze czarni. Nie, to nie diabły. Ok. Jest powiązany z materią i podziemiem. Trzy typy soteriologii w teurgii neoplatonicznej. Homoiesis Theo, Theonergon. Czym jest homoiesis Theo? Jest to praca człowieka nad arete lub inkarnowaniem metafizycznych esencji w siebie w zgodzie z proporcją daimonem i obiektywnymi siłami, czy to ziemskimi, planetarnymi, metafizycznymi. Praca bogów nad człowiekiem. Spotykamy bogów w pół drogi, gdy nasze starania są zwieńczone. Autofaneja ognia, autofaneja otchłani Hekate, to Sara Yields Johnson, i posiłkowa transformacja duszy nawet podczas snu w De Insomnis Synezjusza. Tym oto wesołym akcentem mojej misiaczki zakończam ten wykład. Złoża, czyli Eos już powstała, ale salutuje. Wygląda jak wielkie, potężne skrzydła z ognia, jak przelatuje, ale już jest trochę za późno. Dobra, dzięki.